Boavista, Derby County, FC Porto, 9 występów w reprezentacji Polski. Takim CV chciałby pochwalić się nie jeden polski piłkarz. Latem, przed tym sezonem, Przemysław Kaźmierczak trafił jednak z powrotem do polskiej ligi. Przemek, no właśnie, trafiłeś do Śląska Wrocław nie do żadnej Legii, Lecha czy Wisły, zespołów z czołówki, tylko do Śląska. Dlaczego do Śląska, a nie do jakichś... Nie miałeś ofert z lepszych zespołów? To znaczy... gdzieś tam różne zapytania może i były, ale tutaj budowany jest zespół na przyszłość i myślę, że dlatego się też zdecydowałem. Zbudowany nowy stadion, ciekawy zespół bardzo i myślę, że ciekawe perspektywy przed nami tutaj we Wrocławiu. Miejmy nadzieję, że te plany, które gdzieś tam mamy, się spełnią. Śląsk w tym sezonie to praktycznie taka swoista rewelacja. 14 spotkań bez porażki. Co z wami zrobił trener Lęczyk w tym sezonie? Bo jeszcze pamiętam, w zeszłym tak naprawdę walczyliście o utrzymanie. Zdradź mi to zaklęcie. To znaczy na pewno początek mieliśmy, myślę, że udany, bo pierwsze dwa mecze, 4 punkty i w następnych kolejkach coś się zacięło. Nie potrafiliśmy wykorzystać swoich sytuacji. Później no na pewno nie jest to dobre, że gdzieś tam zwalniają trenera, przychodzi następny trener. Szansa dla wielu zawodników. No bo mamy, tak jak wcześniej wspominałem, bardzo dobry zespół, wyrównany. I myślę, że zasługujemy na to, na ten czubek tabeli. Przemek, pamiętasz w ogóle, kiedy wy ostatni raz przegraliście w lidze? No to na Widzewie chyba przegraliśmy ostatni raz. Nie, z Koroną. Zwykle jak się pyta zawodników rywali o najgroźniejszych piłkarzy w zespole Korony, odpowiadają Andrzej Niedzielan, Eddie Andradina. A jakbyś oprócz tych dwóch piłkarzy miał wskazać jakiegoś piłkarza Korony, który mógłby wam zagrozić jutro? Na pewno Paweł Golański. Wróci chyba po kartkach, bo ostatnio nie grał, więc myślę, że jego rajdy mogą też nam wiele problemów sprawić. Miejmy nadzieję, że nie. No ale jutro się wszystko wyjaśni, zobaczymy. No właśnie, pewnie bez powodu mówisz Paweł Golański. Paweł Golański jest dobrym twoim znajomym z Łodzi. Jakieś zakładziki były przed tym spotkaniem? Rozmawialiście już? To zaczniemy. Myślę, że dzisiaj będziemy wieczorem rozmawiać i może coś tam... jakiś zakładzik pójdzie, zobaczymy. O co moglibyście się założyć? Nie wiem, myślę, że może o jakieś tam dobre wino, czy inny alkohol, bądź... Bądź jakąś głupotę, może, nie wiem, 50 zł, 20 zł. Każdy czeka, że wreszcie Śląsk przegra i wreszcie Korona wygra i tak się stało. Było za dużo tych serii i dla Śląska i dla nas. Tak fajnie wyszło. Bardzo boli, zresztą każda porażka boli,
Szkoda, że to na naszym boisku. Troszeczkę przeszkadza nam w ostatnich meczach u siebie stan naszej murawy, ponieważ nie jest to do grania w piłkę. Andrzej jest w pełni profesjonalistą i tutaj no, to jest piłka. Czasami i najlepsze gwiazdy nie strzelają bramek, ale ważne, że wygraliśmy. Ja mam kryzys, Dawid wie, ja mam kryzys, widzę, że napastnicy nie strzelają, także no tak to jest w życiu, że czasami strzela się plecami, nie wiem, kolanem, biodrem, a czasami w sytuacji sam na sam, gdzie się idzie od połowy, no nie wychodzi. Nie strzela się, także no chciałem bardzo, nie trafiłem. To może za tydzień w meczu z twoim byłym klubem, Rochem Chorzów. Myślę, że tak. Już powiedziałem Grzeszkowi Samotryskiemu, że w środę ćwiczymy sam na sam, także biorę Grześka. Zgodził się. Oczywiście, nie ma innego wyjścia, musi się zgodzić. Biorę go z pół godziny sam na sam, także mam nadzieję, że włożę, mówiąc po piłkarsku, coś z Ruchem, z moim byłym klubem. Dlaczego sen się skończył? Bo przegraliśmy mecz? Po prostu przegraliśmy mecz. No, ta pasa, którą pompowaliście, no przerwała się i co? I takie jest życie i w czwartek gramy następny mecz.